Przekładaniec tradycji w świątecznej izbie. My was pięknie witamy, my się tu śpiewamy, łosprawiamy, święta za bajtla wspominamy i dzisiaj trochę pogodamy o tym, wiele tych tradycji zdołaliśmy udźwignąć i zabrać ze sobą z rodzinnego domu. Jak pięknie ze mną się tutaj spotkał zespół Miedarzanie, witam was serdecznie. A razem ze mną będą dziś rajcować przy naszym świątecznym stole Klaudia, Sławek i Dominik. Klaudia, od ciebie zacznę, bo rola tej kobiety w domu przed tymi świętami była jeszcze chyba większa jak zawsze, ale tak naprawdę o tych świętach to się już chyba myślało na podzim. Ja na podzim się już myślało o świętach już przy żniwach. Szykowało się już owiec, snopek musiał być do domu przyniesiony, gałązki. Moja uma to jeszcze te kostki ze owsa sreberkiem obciągała, żeby był taki świecący ten bukiet. Suszyło się jabłka, zbierało się orzechy, a łańcuchy się robiło, a kosz do frelka, którą się chciała wydać w najbliższym roku, to szła była do... Była ciekawa, czy to się stanie. Ja szła do ogródka i urywała ze wisienki takie gałązki, wstawiała je do wody i czekała, czy to na Boże Narodzenie zakwitną. Bo jak zakwitnie, to w najbliższym roku ta frelka się wyda. A jak nie zakwitnie, to musi na drugi rok to samo zrobić. Jeszcze jest czas, możecie, wszystkie frelki mogą jeszcze narwać takie gałązki i wstawić do wody, jakżeście są richtig ciekawe, czy się to stanie, czy będziecie mieć tego hopa, czy nie. Ale jeszcze powiedz mi, Klaudia, bo ta rola tej gospodyni przed tymi świętami to naprawdę tak jakby się namnożyła, bo nie dość, że trzeba było i izba wyrychtować, i pranie zrobić, i się wyszykować w te fajne stroje, ale to też trzeba było zadbać o to wszystko, co po tym gospodyni chciała się pochwalić na tym świątecznym stole i podać. A zaczynało się chyba od pierników. Kupowało się wtedy pierniki? No, pewnie, że nie. Trzeba było 3 tygodnie przed rozrobieniem pierników zarobić te ciasto i musiało leżeć w bundzloku, żeby się dobrze tak rozruszało i dopiero upiec, pachniało potem w cały chałupie. No i jak te pierniki się uchowały potem do świąt? Też musiała gospodyni chyba wiedzieć, kaj te pierniki schować, żeby nie maszkycili prędzej. No, do takiej specjalnej skrzynki, najlepiej z taką metalową. Jako kastla. Ja. I schować pod łóżkiem może, pod swoim łóżkiem, tam żaden nie zajrzał. No właśnie, to były takie różne, sprawki, które już każda gospodyni domowa dobrze wiedziała. Kaj trzeba schować, jak to trzeba narychtować, żeby potem zaskoczyć tym wszystkim i na ten świąteczny stół to postawić. I ja myślę, że nie ino te gospodynie miały tyle rychtowania. Właśnie, powiedzcie mi, Karluse, jak to richtig było z wami? Co wyście mieli do roboty?
No my co mieli do roboty? Ja wiem, jak moi ojcowie jeszcze, jak tam na gospodarce, to trzeba było mieć wszystko narychtowane. Tak samo do gospodyni robiły w chałupie, a na obejściu musiał robić gospodarz. Też musiał zadbać, wszystko posprzątać, narychtować, żeby na święta było wszystko pięknie posprzątane. Tak samo i w obejściu, tak samo i w oborze. Jeśli była jakaś godzina w oborze, to trzeba było narychtować jedzenie do tej godziny, żeby przez te całe święta te jedzenie tam stykło, ja ten futer do tej godziny, żeby potem nie trzeba było latać bez święta. Drzewa narąbać? Ja drzewa narąbać, przynieść węgiel, jak trzeba było. Wszystko, żeby te gospodynie też miały, bo one tam piekły, narychtowały, one takimi rzeczami nie mogły się zajmować. Zdarzyło się, że było larmo w domu? Ach, larmo. Larmo zawsze przed świętami jest, no. Jak nie ma larma, to znaczy, że się nic nie dzieje, nic się nie rychtuje. Ale jeszcze chciałam ci się zapytać, czy pamiętasz coś takiego? Mi opowiadał raz taki dziadek, że jego zadaniem jako bajtla było, że do całej rodziny, a wiecie, jak to się wtedy te rodziny zjeżdżały, to była jedna świąteczna izba i w niej wcale nie było ciasno, ale było fest gwarno i fest śpiewnie. I ten dziadek, który wtedy miał go do... Ja miał wtedy 7 lat, a ja musiał wypucować wszystkie szczewiki tym, co by żyli w tej rodzinie, bo na pasterka się szło w wypucowanych szczewikach. I nie mogły te szczewiki zostać czarne i one musiały być wypastowane, wyszykowane. Robiłeś to kiedy? Jak gospodynie zajmowały się ważeniem i pieczeniem, gospodarz zajmował się obejściem, to dzieci musiały też pomagać. Ja, no właśnie, bajtle, te szczewiki wszystkie były, one musiały być wyrychtowane na pastyrko. Matka ani ojciec się tym nie zajmowali. Ja. To była rola właśnie tych dzieci. No kiedyś. To właśnie, to spytamy się teraz Dominika. Dominik, powiedz nam, jak ty to pamiętasz, jak to z tymi bajtlami było? Czy one no, były po to, żeby podkradać te pierniki, kosztować, maszkycić? No za bajtlach nie w głowach było sprzątanie. No w głowach nie było pomoc ojcom. My lotali za tymi dziołchami, co te gałązki srywały, bo my się patrzyli w toro, my się mamy upatrzeć i wtedy ta, jak ja wiedział, że ta serwała, ja ją gonił, jak mi się podobała, żeby to ona za mnie wtedy wyszła. A tak całkiem na poważnie, to my fest pomagali. Teraz też, no już jest trochę starszy, ale za bajtla, to my lotali za ojcem, bo ojciec nas gonił, to do obory, to my musieli pomóc. No a potem jeszcze nie dość, że ojcu, to matce my pomagali. Bo i przy piernikach, bo wiedzieliśmy, że wtedy możemy się trochę szkubnąć. Ale i też na pewno, żeście też robili właśnie te takie świąteczne ozdoby, bo ja myślę, że to nie inno, że wszystko ta mama musiała, ta gospodyni. Nie, my też właśnie z moim bracikiem robili te łańcuchy. Kiedyś to nie było tak jak teraz, że idzie się kupić fajny kolorowy łańcuch. Wtedy my robili z papieru i z tego, co my mieli pod ręką, to my wtedy właśnie ten łańcuch z mamą, pamiętam, my robili. A jeżeli go domy o łańcuchach, to wam powiem tyle, że obowiązkowo każda choinka była opleciona łańcuchem, bo na pewno to wszyscy wiecie i pamiętacie, a bez to, że łańcuch wzmocnił rodzinne więzy. I to po prostu było w takiej tradycji, że dzieci siadały w kątku, lepiły, a w to najdłuższy, to myślę, że potem i dostał jakiegoś bombona albo piernika, prędzej jak się należało. Ja was teraz zaproszę do pięknej pastorałki śląskiej Dnia Jednego, i myślę, że to już taka pastorałka, która mówi o tym przygotowaniu i o tym przyjściu małego Jezusa. Zapraszam was pięknie, zespół Miedarzanie. No tak, i to już się zdarzyło, słuchajcie, i już teraz do tych świąt jest coraz to bliżej.
Na samym początku jest ważne, tutaj ta Klaudia powiedziałaś, te przygotowanie, ten snopek łowsa, ale i ten wionek adwentowy, który właściwie chyba nie było domostwa, żeby nie wisiał na tych drzwiach. Na drzwiach albo w izbie stał na stole ze czterema świeczkami. Kosz do niedziela trzeba było jedna świeczka zaświecić. To cztery niedziele adwentowe. Taki wionek też był i jest dali w kościele. W kościele też mamy schodki, bo Keryf złazi ten poniezusek, a dziecka pilnują, żeby każdy dzień z jeden z los schodek, bo im bliżej żłobka, tym bliżej dzieciątko przychodzi. No właśnie. Także tych różnych tradycji i tych różnych przygotowań było mnóstwo, ale ja jeszcze wrócę się do tych jabłek. Jabłka, tak normalne jabłka, bo my tu mamy pięknie ususzone, bo też na taki kompot się też suszyło owoce swoje, ale w ogóle jabłko na świątecznym stole się musiało znaleźć, a to bez to, że zapewniało całej rodzinie zdrowie, a dziołchom wszystkim uroda. Dokładnie, te jabłka na zdrowie i na uroda. A powiedz mi, jak to było z tymi zupami? Ja pamiętam taką zupa moja, mama, moja jeszcze wcześniej babcia, przygotowywała tak zwaną siemiunotka. Znasz ta zupa? Siemiunotka. U mnie była siemiunotka. Do dzisiaj my ją ważymy, moje wszystkie dziecka ją uwielbiają. A z czym ją podawacie? Z chlebem? Nie, z krupami. Z krupami, a jakimi? Pogańskimi. No to właśnie, jak to było z tymi krupami pogańskimi? Bo siemiunotka, pierwsza siemiunotka była uważona już w stajence, w Betlejem. I to jest naprawdę najświętsza prawda. Bo przyszli Żydzi, to te pasterze to byli Żydzi. Mieli ze sobą ino te konopie, a przyszli pogany. Pogany przyszli, to ino mieli ze sobą krupy, bez też pogańskie krupy i musieli też coś zjeść. To się uważali zupa i to była pierwsza siemieniotka. Przy tej siemieniotce teraz to bardzo dużo musi ojciec pomagać, bo musi utuć te uważone konopie, żeby takie mleko puścił. Utuc, a ja pamiętam, jak ja była taką mało, to kto zawsze robiła nudelkulą, ale trzeba było mieć fest siła, bo ty mama goda, wiesz co dziuchało, stop to, bo to nie do ciebie. Nudelkulą my to gniotli, kulali my to i się zbierało właśnie te mleko, takie mleko. Mleko, no mój ojciec to zawsze takim tuckiem, to dzisiaj go mam taki tucek z płaskim dnem, takim. I trzeba było fest utuc, potem przez gęste sito przecedzić. Zagęścić i pychota. No i właśnie, słuchajcie, na pewno dużo, dużo takich różnych naczyń, tucków, tak jak tu Klaudia powiedziała, na pewno dużo tych rzeczy jest w waszych domach. Może czasem nawet nie wiemy, do czego one służyły. No to ino, dajcie pozór, pogadajcie z babką albo z mamą i będziecie wiedzieć. I na pewno się wam to przyjdzie i obejrzycie, że to naprawdę były bardzo, bardzo pożyteczne narzędzia w domostwie. Ja teraz zapraszam zespół Miedarzanie, żebyście zaśpiewali tak pięknie Przychodzimy do... Przychodzimy do stajenki, Panu poradować, chodźcie razem z nami śpiewać, niech nam poda, Jemu śpiewajmy, z Nim się raduj. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria.
Tak, jemu śpiewajmy, z nim się radujmy i my się radujemy. Słuchajcie, że my są w tej świątecznej izbie, bo naprawdę sam na tym stole jest wszystko. Są pierniki i są orzechy. Jak ja dziś na te orzechy patrzę, to powiem, że mi się przypomniało, jak taki dziadek rozprawiał, jak to kiedyś na święta było i jakie w ogóle wtedy się gieszynki dostawało. I powiedział mi, że był zadowolony, że jedne święta przyniosły mu jednego nie orzecha, a dostał wtedy trzy od mamy pod choinka. Właśnie te orzechy mają takie wielkie znaczenie, na tym świątecznym stole zawsze są położone, bo to przecież orzech to na dobrobyt i na siłę. A jak to było wtedy z zabawkami? Kto dbał o to, żeby dziecka dostały fajne zabawki, co się wtedy w ogóle dawało pod choinka? Jakie to były zabawki? Kupowało się, czy się samemu rychtowało? Nie, matka szykowała dziążką klejciki do lalek. Po jednego roku tak uszyto lalka, dziecko dziążka dostała, a na drugi rok to jakiś fajny klejcik. A synek to zaś musiał dostać jakiś konika wystruganego przez tatę, ale widzę, że tu Dominik się szykuje powiedzieć, jakie on gieszynki dostał. Ja proszę cię, Dominik. Ja pamiętam, teraz to już są inne gieszynki. Kiedyś to my dostawali fuzekle, ciepłe papcie, bo to my to ja pamiętam, piżama, że dostał. To my się cieszyli, my się radowali z takich prezentów. Teraz to już nie ma tak. Teraz są smartfony, gry komputerowe, a kiedyś to my czekali na te dzieciątko, co przyszło. Wyglądaliśmy do okna i co to nam przyniesie. I my się fest radowali właśnie z takich najprostszych rzeczy, jak fuzekle, jak piżama, jak coś fajnego właśnie nam tam sprawili, czy rodzice, czy dziadkowie właśnie. No ja właśnie, jak to było z tym dzieciątkiem? Jak to dzieciątko przez okno? Jak to było dawniej? Bo teraz wiem, że no po prostu zakłada się choinka z prezentami. A jak to było dawniej? Nie, no dawniej to był cały rytuał. My musieli wyleźć do małej izby, z bracikiem my zawsze okno otwierali i my tam wyglądali. Rozrze pierwszej gwiazdki, a potem dzieciątka. I dopiero potem ojcowie nas wołali i powiedzieli, no wiecie co, kaj wyście to patrzeli, jak ono to sam już było i te gieszynki już pod choinką leżą. No i my zaś z bracikiem ręce załamywali, no i my pod ta choinka patrzeli, no i faktycznie my w oknie, a dzieciątko już pod choinką było. Tak to właśnie my kiedyś w oknie wyglądali tego dzieciątka. Uciecha, słuchajcie kochani, niby ta sama teraz na te święta, niby też cała rodzina i te dzieciątka czekają, ale jakoś ta magia oczekiwania na ten gieszynek pod choinką była zupełnie inkszo i chyba było więcej ciekawości, bo to dziecko czekało, co tym razem będzie tam narychtowane do niego. Zaśpiewajcie, moi kochani, teraz taką piękną śląską pastorałkę w szopie. Co się tam działo w tej szopie? Dzieciątkiem, a pastuszek wraz z dzieciątkiem do Jezusa bieży. Czuwa Maria nad dzieciątkiem, a pastuszek wraz z dzieciątkiem do Jezusa bieży. Błagam Ci się, Panie Jezu, tak to było w szopie, moi kochani. Tak patrzę na te wszystkie grytne działchy z zespołu Miedarzanie i teraz Klaudia, chciałam Ci się zapytać, bo ja myślę, że
to kulinarnie, te szukanie tych wszystkich sposobów, żeby ten stół jak najbogatszy był i najsmaczniejszy, to było dobrze, ale jeszcze też chyba razem z tym szło to, że każda działka musiała gryfnie wyglądać i ona chyba często się też ekstra haftowała, taki albo kubraczek, albo bluzka. Jak to było? Na pewno było dużo, tak jak tu patrzę na działkę, patrz, na pewno było dużo tych kolorów, tej czerwieni, bo gadają, że czerwień to taka płomienna miłość i ona zresztą też chyba przeważała na święta Bożego Narodzenia. Na pewno się poprawiały te swoje wionki, te girlandy, żeby były piękne na święta, bo się musiały wystroić, na pasterka musiały iść. Bo te kawalery na nich czekały. Bo po pasterce też dostały dzieciątko od swoich szaców. Tak to było? No prawdopodobnie. To pięknie. Musiały też zadbać o porządek i piękny wystrój w chałupie. Musiały uchyklować może jakieś serwetki, naszpanować je po tym, żeby były sztywne i takie były na tym stole najpiękniejsze. I ja myślę, że każdy Karlus, który o taką działkę zabiegał, to on już dobrze wiedział, co ona umie. Ja na pewno. Jeszcze dbały, żeby w każdym oknie stała pelargonia, która kwitła. Pelargonia, bo pelargonie kwitły bez zima. No, piękny kwiatek, teraz sam jakieś gwiazdy betlejemskie sprowadzają, też czerwone, a pelargonia też była czerwona. Czyli to był taki nasz świąteczny kwiatek. Tak mi się wydaje. No i pełno tam jakieś jodły przyniosły, czy a właśnie, a co było z tą jemiołą? Bo ta jemioła dzisiaj też tutaj jest w naszej izbie pięknie powieszona. Jak to było z tą jemiołą? Co, będzie Dominik się sam całował ze wtorów? No, nie wiem. No, też musiały być jemioła, to zawsze chłop musiał przynieść. Na ta największą gałęź właził i ta najpiękniejsza jemioła, żeby... To miał richtig zadanie. Oknem, to miał richtig żeby zadanie. Przed drzwiami wisiała. Kasia mógł całować nawet z tą swoją kobietą. Słuchajcie, no widzicie, wiele to zabiegów było, żeby te święta naprawdę były poukładane i wszystko odbyło się tak, jak trzeba. A wtedy pamiętajcie, że nie leciało się do sklepu po pierniki, bo te pierniki były najlepsze, jak upiekła je sama gospodyni. No i te działchy też na pewno, bo my tu mamy pięknie, słuchajcie, postrojone te pierniki, pięknie obstrojone, także myślę, że w każdym takim domku ta tradycja do nas pomału wraca, jak tak się rozmawiał ze znajomymi, to każdy go do Ajosie w tym roku są pieka pierniki. I myślę, że to jest chyba dobrze. Ja bardzo dobrze i w każdej rodzinie był taki przepis, który przełaził ze starki na matka, z matki na cera. U mnie był taki przepis, moja starka piekła piernik przekładany z maślonki. Znam ten syrop. Się gotowało syrop z maślonki. Ty syrop z maślonki. Widzisz, Dominik, nie wiedziałeś o tym. I się przekładało i już musiało być tak, może nawet na tego Mikołaja już ten piernik upieczony, żeby szło już coś pomaszkiecić, choć to było zakazane. Bo dawniej na Mikołaja to się dostawało jabłko i pierniki. Takie właśnie były paczki. I później jak ktoś z rajchu przyjął, to jeszcze była felzina. A ja chciałem jeszcze powiedzieć o tych piernikach, bo te pierniki i te ciastka to też są taki zwyczaj jeszcze, u nas zawsze był doma, że to właśnie ci najmłodsi, nie no, że tam musieli pomagać też szczewiki pucować i w porządkach, ale też jak potem te pierniki już były takie większe i jak napiekli ciastka, to potem te strojenie tych pierników, to należało do nich. Wtedy u nas wszystkie dzieci zawsze zjeżdżały do mojej mamy, a wcześniej jeszcze do starki, rozciągały roztomajte te klamory takie do strojenia, różne koraliki, różne masy lukrowe robili i stroili. I też wtedy, kiedy były najfajniejsze, a kiedy już była starsza, ta kofrela, to zawsze tymi ciastkami częstowała potem tego swojego kawalera. A ten kawaler, tak jak tu wcześniej było powiedziane, musiał przynieść ta jemioła i pod tą jemiołą ją, wiadomo, pocałować. No i to gwarantowało szczęście, słuchajcie, i do tego kawalera, i do tej fajnej, gryfnej działchy. Yeah.
Kochani, na dużo, dużo rzeczy trzeba było dać pozór, co by się nie zdarzyły w ta sama Wigilia, bo mogło to pokazać, że coś będzie nie tak z naszym, że tak powiem, życiem rodzinnym w nowym roku. I na jakie takie trzeba było dać pozór? Na co trzeba było dać pozór? Ja pamiętam, że u mnie w domu tata fest pilnował, żeby Wigilia nie wisiało pranie. No, pranie nie może być, to już musi być wszystko posuszone, poskładane, powalkowane, pochowane, wszystko na miejscu. Co jeszcze we Wigilię? Musimy być wszyscy do siebie do dzisiaj. Bardzo tacy dobrzy, tak, żeby się nie powadzić, uprzejmi do siebie, bo to, co się zdarzy we Wigilię, to będzie cały rok. U mnie w domu jeszcze się bardzo dużo pilnowało, kto pierwszy przyjdzie we Wigilię nas odwiedzić. Bo jak we Wigilię przyszedł pierwszy chop, to by się byczek nam urodził. A jak się kobieta przyszła, to na pewno jałówka. To było pewne. No i po tym, co tam no się to jeszcze... jak to, powiedz mi, Klaudia, to jak to, jak zapukała kobieta, to co to... To jałówka pewno się... Ale to trzeba wpuścić do izby. No do chałupy, do chałupy. Do mnie tam, do nas fez łazili. Bo u mnie moja starka miała młynek do maku. I wszyscy przyłazili w ta Wigilię ten mak mloć. I to my tak pilnowali. A mak trzeba było pomloć na? Na makówki na oczywiście. Makówki. Na makówki, bo mak to dobrodziejstwo na tym stole wigilijnym. Bo... Tak, tyle tego bogactwa, wiele tych ziarnek maku. Także jak przyłazili mak mloć, to my pilnowali, kto przyszedł. A makówki to wszyscy bardzo lubimy, prawda? To chyba do dziś nam ostało, że wszyscy te makówki maszkycymy. I na tych, właśnie na te rzeczy trzeba było dać pozór, ale też trzeba było dać pozór. I zanim poproszę, żebyście zaśpiewali właśnie ta pastorałka, to powiemy o tym, że... Trzeba było fest dać pozór na to, i tu myślę, że się zwrócę teraz, nie wiem, czy Dominik też nam o tym coś powie, żeby przygotować dobro karma do swoich zwierząt w oborze, w zagrodzie, bo godali, że o północy... Ja, zwierzęta będą godać ludzkim głosem. I mogą powiedzieć ci prawda, jakiś ciebie gospodarz. Dokładnie. To trzeba było mieć wszystko narychtowane, trzeba było zwierzynę nakarmić, i potem już tak, żeby od wigilijnego stołu nie odłazić. Tak jak było powiedziane, dopiero o północy trzeba było i sprawdzić, czy zwierzyna będzie godać. Ale to się już wszystko też
przed kolacją wigilijną rychtowało, tak jak mama i siostry rychtowały do kolację, to my z ojcem rychtowali zwierzynie, żeby ona też miała swoją kolację i wtedy już się od stołu wigilijnego nie odstawało i dopiero o 12 my szli obejrzeć, czy ona będzie coś godać, czy nie. No i czy nam podziękuję. Coś słyszał? Słyszałeś coś kiedyś? Za bajtla ja, teraz już gorzej słyszę, bo trochę starszy, że jest. No to pamiętajcie. Ale jeszcze po kolacji, to zależy od, bo co dom, to inna tradycja. U mnie było tak, że po kolacji gospodarz albo gospodyni musieli iść tej gadzinie dać każdego pokarmu, co był na tym stole wigilijnym, każdej potrawy skosztować gadzinie, żeby nam się dobrze chowała. I zawsze jeszcze ten kawałek tego opłatka też tej gadzinie się dawało, bo to też był taki zwyczaj. Kto miał jeszcze to gospodarstwo i miał ta gadzina tam w oborze, to zawsze jeszcze z tym opłatkiem się szło. Tak pamiętam, mój starzyk to zawsze miał i mój ojciec też zawsze brał po wigilii ten kawałek i szło potem do obory. A potem dopiero my dali, siedzieli i dali jeszcze fajerowali. I na pasterka szli. Posłuchajcie, kochani, bo przy tym żłobku to i zwierzęta śpiewały na chwała małemu Jezusowi. Więc o te zwierzęta też trzeba było zadbać, żeby miały dobro karma w ta jedno, jedyno najpiękniejszą noc. No to teraz posłuchajcie bardzo pięknej pastorałki. Zapraszam was. No i tak to z tymi zwierzątkami, bo one też były w ta jedna, jedyna noc przy żłóbku, a więc pamiętajcie o tym i myślę, że ta tradycja dobry gospodarz zabrał ze sobą, żeby o te zwierzęta tak szczególnie w ta noc zadbać, a żeby naprawdę zawsze się miały dobrze, bo to ino świadczyło gospodarzu. Mam rację, Klaudia? Mam rację. Pięknie. Słuchajcie, kochani, jak to było z tym śpiewaniem kolęd? W to richtig w duma powiedział po tej kolacji, słuchajcie, teraz wszystkie dziecka i mama, tata, wszyscy, cała rodzina śpiewali kolędy. W to richtig dawał taki ten sygnał. Ja, bo kiedyś to zawsze tak było, że ktoś miał albo ojca, albo dziadka, co na tym akordeonie grał. Więc to dla nas, bajtli, też było wydarzenie. To ja, jeżeli mi pozwolisz, powiem, że dzisiaj razem z nami jest Genek i Marcel, co tak pięknie nam tutaj grają na akordeonie. Pięknie, bardzo się cieszymy, żeście są razem z nami w świątecznej izbie. I tak właśnie było w każdym domku, że zawsze był muzykant. Ja. To się już wzięło też z kopalni, bo to zawsze przy kopalni orkiestry były, no to zawsze ktoś z tych hajerów na tym instrumencie grał. No i wtedy upa wstawał od stołu, brał akordeon i my zaczynali śpiewać. Od tych mniej znanych, po te bardziej znane. No my za bajtla to czekali zawsze na te wesołe, radosne, co tam dziadek trochę w ten miech popucował, no to my się bardziej cieszyli. Zaś jak śpiewali my Cicha Noc, to babka płakała, bo to się wszystko przypominało, jak to kiedyś było. No a my czekali na jakieś dzisiaj w Betlejem, to dziadek tam trochę przycisk, no i my się właśnie cieszyli na te kolędowanie. Teraz już jest trochę inaczej, bo to
mniej osób gro na instrumentach. Ja pamiętam za bajtla, to ja się uczył jeszcze na flecie grać. Pierwsza moja kolenda to Lulaj, że Jezuniu, to ja wtedy przy dziadku przyszpanował, tak teraz go dają, że się nauczył grać jedna kolenda, cały rok, żech się uczył, jedna kolenda, żech zagrał wtedy, żech dostał pochwała, piernika, żech chce zjadł i taki, żech był muzykant. No ale my wszyscy śpiewali, cała rodzina. Takie rodzinne śpiewanie, myślę, że u was w doma też właśnie tak jest, a jak nie, no to może zróbcie jakiś konkurs na to, w to z bajtlizno kolenda niech zaśpiewał, no i potem dostanie tytka pierników, takich ekstra, co mama napiekła. Słuchajcie, my też mamy do was piękno, piękno pastorałka i myślę, że teraz poprosimy Anię, żeby Ania ją pięknie zaśpiewała. Zaśnij dziecino. Zapraszamy. Zaśnij dziecino. I tak naprawdę zrobiło się bardzo, bardzo świątecznie. Czujecie to? Czujecie to, jak pięknie sam w tej świątecznej izbie? Już czujemy to Wigilii o tym. Dokładnie tak. Słuchajcie, też przy tym stole wigilijnym był taki obrzęd, żeby pamiętać o tych najstarszych. Czyli ja kiedyś rozmawiałam z moim takim przyjacielem i on mi powiedział, że u nich w doma pierwsze potrawy, jedzenie podawało się starce i starskowi. I dopóki oni nie mieli na talerzu, to żaden inkszy się nie mógł nic nałożyć, jak to naprawdę było. Była to taki niesamowity szacunek do tych najstarszych w rodzinie. Oni też zaczynali rzekać przed Wigilią pierwsi. A modliliśmy się też za tych, co już opuścili dom rodzinny. Ja, żebyśmy się
zawsze spotkali na drugi rok w tym samym gronie i bardzo przykro, jak kogoś ubyło. I właśnie taki ten szacunek do tych najstarszych. Czasem tak się zamyślamy, czemu to tak jest, ale myślę, że to właśnie jest te, mogę powiedzieć śmiało, ta skarbnica tych tradycji. Ten nasz starosek, ta nasza starka, to od nich możemy się najwięcej dowiedzieć i myślę, że to właśnie wtedy miało takie znaczenie, że ci ludzie byli specjalnie, byli czczeni przed całą rodziną i do nich właśnie był okazywany taki szacunek i w czasie tej wieczerzy wigilijnej. Jest tak opiekno pastorałka Jamies Dudka. W to to był ten Dudka? Na, a to się grało na dudkach. To nie było, ja myślałam, że to był jakiś kawaler. A to były po prostu dudki, instrument. Też chyba taki nieodzowny element w takich śląskich naszych przyśpiewkach. No w śląskich, a przede wszystkim też góralskich, ale na Śląsku też te na tych dudkach cenikę, że grali. To ja was teraz poproszę, abyście zaśpiewali Jamies Dudka, Miedarzanie. Graj, no to już wszyscy wiemy, słuchajcie, że to nie był żaden kawaler, to po prostu dudki, instrument, który był nieodzowny w wszystkich takich regionalnych przyśpiewkach, ale i także, jak żeś powiedział, Sławek, góralskich, to taki instrument góralski. Moi drodzy, myślę, że wasz stół wigilijny, taki świąteczny, też będzie tak pięknie zastawiony. To wszystko to, co u nas życzę wam, żeby się też znalazło u was. A teraz jest najpiękniejszy moment. Chcemy do was posłać życzenia. A więc poproszę o to moich gości zespół Miedarzanie i myślę, że te życzenia przyjmiecie. Zapraszam pięknie. Z kolędą idziemy. Życzenia wam niesiemy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Bez te święta moc radości, niechaj wam się spełni wszystko, o czym marzy. Niechaj wam się w domu i w chałupie całym szczęściem darzy. Pombucek z panienką niech w opiece was mają, a anioły stróże z góry to oglądają. Niechaj Boże łaski płyną prosto z nieba, tyle wiela każdemu z was potrzeba. Niech ustaną waśnie, haje, zwady, by Gorol z Hanysem razem dali rady, a ci w Warszawie niech się w końcu poznają, że Ślązoki nie gęsi i swój język mają. Niech wam serce się raduje, te roski, jak i w Wilio, tuż po zmroku. Wszystkiego najlepszego na te święta i w nowym 2021 roku. I pamiętajcie,
co jest w tym zabieganym, zwariowanym świecie najważniejsze? Przede wszystkim pan Buczek, potem familio, no i tradycjo. Szczęść wam Boże, wesołych świąt! Dla Jezusa i dla Panieneczki.